Nowy rok, nowy zapał i jakby młodsi wolontariusze. Przygotowanie do wyjazdów misyjnych idzie pełną parą. Karolek, pójdziesz do taty na dół na razie? Bo ja muszę coś powiedzieć tutaj. Zaraz to usiądź i posłuchaj tu. Tym razem na spotkaniu gościliśmy Magdę z Andrzejem i ich wesołą gromadkę. Co jest podstawą dobrej rodziny? Podstawą jest małżeństwo, tak? Jeżeli między nami jest dobrze, to jest też dobrze z dziećmi, tak? To się natychmiast przekłada. Dobra rodzina to rodzina z Panem Bogiem i każdy tworzy tę rodzinę na swój własny sposób. Trochę pewnie jest tak jak z dążeniem do świętości, że się całe życie dąży, to my też tak pewnie dążymy. A jakie są ich rady na szczęśliwe życie rodzinne? Kochać siebie nawzajem. Mieć czas dla siebie w małżeństwie. Codziennie trzeba znaleźć chociaż 15 minut, żeby być szczęśliwym razem jako mąż i żona. Jak się rodzi dziecko, to żeby się nie zamykać w domu. Kochać swoje dzieci, chcieć dla nich dobra i szczęścia. Nie rezygnować z tego, co się lubi robić i z tego, co się zawsze chciało robić w życiu. Trzeba to wszystko robić z Panem Bogiem. Ale czym byłaby rodzina bez domu? Pełni zapału zmierzyliśmy się z tak odpowiedzialnym zadaniem, jakim jest budowa domu. Właśnie przed chwilą zbudowałam domek. Jeszcze nie jest ukończony, ale jak widać na razie stabilny, podstawa jest. Teraz jeszcze trzeba dołożyć kilka warstw z różnych stron i na koniec dach. Z mojego domku wyszła jedna zapałka i już później domek się rozpadł. Jeszcze nie ma tej pełnej rozbudowanej formy, ale no zmierzam do tego. A jeśli dom będę miał, będzie bukowy konieczny, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze. Tik-tak, tik-tak. Właśnie zaczynam piąty raz domek. Na razie to są tylko fundamenty i myślę, że uczę się wszystko cierpliwości. To jest lepszy domek niż tamten pierwszy, to pozytywne, ale zaczyna się walić w podobny sposób. Rodzina, dom, a co ze zdrowiem? Wolontariusze wyjeżdżający na misję zastanawiają się, jak nie dać się zaskoczyć chorobom tropikalnym. Dobrze by było, żeby już mniej więcej kilka miesięcy przed wyjazdem wiedzieli, do którego kraju jadą, żeby nabyli dużą wiedzę na temat chorób występujących w tym kraju i zgłosili się do ośrodka chorób tropikalnych, chorób zakaźnych, w którym zostaną poinformowani o tym, jakie szczepienia i jaką prewencję przeciwko malarii powinni otrzymać. Maluchy niech powoli dorastają, to jeszcze potrwa, a my, dorośli, już teraz szykujmy nasze ręce do pracy na misjach.